Większość kontrolowanych uczelni wyższych nie prowadziła odrębnych ewidencji finansowych dla studiów stacjonarnych, dotowanych z pieniędzy publicznych i dla studiów niestacjonarnych, opłacanych z czesnego, studiów płatnych. Brak takich odrębnych ewidencji rodził przypuszczenia, że pieniądze z dotacji przeznaczone na studia stacjonarne mogły wspierać finansowanie studiów niestacjonarnych, płatnych i tym samym powodować zaniżanie czesnego. Niskie czesne z kolei ściągało wielu studentów na te kierunki płatne. Dzięki zmianom prawa, które po tej kontroli zostały dokonane, od 2013 roku dotacja będzie musiała mieć odrębną ewidencję i być bardzo dokładnie rozliczona, wskazana, na co te pieniądze zostały konkretnie przeznaczone.